Cześć, witajcie w filmie, w którym postaram się powiedzieć parę słów na temat Alfy Romeo 159, którą posiadam od już prawie roku, bo od grudnia zeszłego roku. Także no, parę słów na temat tego auta sądzę, że mogę powiedzieć. W zeszłym filmie pokazałem po prostu, jak wygląda jazda bez żadnego komentarza, no a w tym filmie powiem swój komentarz już po użytkowaniu tego auta przez jakiś czas. Jest to Alfa z silnikiem diesla w wersji 1.9, która ma 150 koni. Jak widzimy na autostradzie, no radzi sobie ze spokojem. Aktualnie jechałem na tempomacie, miałem ustawione na około 140, żeby wyprzedzić auto, przyspieszyłem i ze spokojem Alfa przyspiesza. Prędkość maksymalna to tam będzie około 220. To już też zależy, czy na przykład odblokujemy EGR, zaślepimy tam klapy wirowe i tak dalej. Ale ja też nie jeżdżę prędkościami maksymalnymi, ponieważ po prostu auta szkoda, także sądzę, że takie 140 i w momencie, kiedy mamy dość niskie spalanie, no tak jak widzimy, różnie fluktuuje, tak, raz 5, raz 6, raz 7, średnio teraz wychodzi 8, wcześniej jechałem trochę bardziej dynamicznie, może dlatego. Jeżeli chodzi o spalanie, bo już trochę mam doświadczenia, już trochę mogę powiedzieć, ile ona tam w trasie pali. Ile w mieście, to ciężko powiedzieć, bo w zasadzie staram się tankować po prostu ją, jak już jest tam poniżej 1/4 baku i tak dalej. Ale na trasie komputer mi pokazuje około 6,9 do 7,1. To były wartości, które byłem w stanie uzyskać. Ja oczywiście cały czas jeżdżę z włączoną klimatyzacją, no i włączone radio, włączony Bluetooth, moduł Bluetooth, który mam tutaj zainstalowany tak dodatkowo, bo tutaj jest popielniczka w tym miejscu, no ale jako, że ja nie palę i tym bardziej gdybym nawet palił, to sądzę, żebym w aucie nie palił, dlatego też jako, że nie palę, no to w tym miejscu zainstalowałem sobie moduł Bluetooth. Tu jest miejsce na kubek jeszcze, to jest pilot do tego modułu Bluetooth. No i co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jakieś takie schowki podstawowe, schowek, który odkryłem po pewnym czasie i znajduje się on tutaj. Także mamy taki schowek klimatyzowany w zasadzie, można tutaj włączyć, wyłączyć nawiew. Napoje mogą wtedy zostać schłodzone. Tu jest miejsce na takie dwie puszki Coca-Coli, Red Bulla czy czegoś podobnego. Puszka po piwie raczej się nie zmieści, nie próbowałem, ale raczej się nie zmieści. Tutaj było jakieś miejsce na zapalniczkę, prawdopodobnie w innych wersjach auta tam jest wejście do zapalniczki. Zrobiłem sobie po prostu wyjście ładowania USB, no i jest tutaj kabel, to idzie na zewnątrz i wychodzi tutaj, tu mogę podłączyć jakieś urządzenie USB, no i w tym momencie to jest telefon. Także no, tak to z grubsza wygląda, jeśli chodzi o wszelakie tam schowki i takie moje dodatki, udziwnienia do tego auta. Tutaj jest oczywiście oryginalne gniazdko zapalniczki, teraz jest zapalniczka, wcześniej miałem tutaj wkładany moduł Bluetooth. Teraz jest po prostu tutaj schowany. Wszystko oczywiście dobrze gra, nawigacja gra, tak. Teraz mam miód, czyli wyciszone. Klimatyzacja działa bardzo dobrze. Awarii żadnych do tej pory nie miałem. Ja w tym aucie na początku wymieniłem rozrząd. No tam po jakichś 2-3 miesiącach użytkowania wymieniłem rozrząd. Wymieniłem jeszcze tam jakieś części. Wymieniłem, usunąłem klapy wirowe. No bo to taka operacja i przy okazji rozkładania tego rozrządu od razu te klapy wirowe mogły być usunięte tańszym kosztem. Gdybym to chciał zrobić w innym czasie, to wtedy by było droższe, bo dwa razy byłoby rozbierane to samo. Dodatkowo zabezpieczyłem podłogę, no bo już tam jakieś ogniska rdzy jednak w aucie, które ma 10 albo troszkę tam więcej lat, to się pojawiały, no dlatego zrobiłem konserwację podwozia. Także no, auto jest zadbane, wszystko jest w nim zrobione, ja nie mam kompletnie żadnych pretensji. Bardzo fajne funkcje, których nie miałem w poprzednim aucie. Poprzednie moje auto to była Alfa Romeo 156 w sedanie, ta jest w kombi, no kombi jest na pewno pojemne. Silnik 1.9, może i brakuje mu czasem jakiejś dynamiki, na trasę wystarcza, ale jeżeli ktoś chce jakoś bardziej dynamicznie, no to jednak może mu tutaj brakować tych koni, ale tak jak mówię, na trasę wystarcza, więc do pojechania do jakiegoś punktu i tak dalej, to jak najbardziej. Co jeszcze? No wyciszenie na przykład, wyciszenie jest w porządku, jest na pewno ciszej niż w mojej poprzedniej Alfie, także to jest ok, to jest jak najbardziej na plus. Auto jest dość masywne i bardzo dobrze trzyma się drogi.
No, jak widzicie, wycieraczki, czujnik deszczu i tak dalej, wszystko ładnie działa. To też jedna z fajnych funkcji, których oczywiście nie miałem poprzednio. Czyli mamy włączony na czujnik, wybrany stopień czujności, no i automatycznie jak tam wykrywa deszcz, no to one się włączają. Czasem trzeba im pomóc, ale czasem działa bardzo fajnie, także no bardzo fajna, przyjemna funkcja Bayer i tak dalej. Wracając do tego, jak auto się trzyma, trzyma się bardzo dobrze, bo no jest duże, mam dobre też opony, opony zimowe oczywiście na zimę, na zmianę, także no tutaj no nie mam żadnych zastrzeżeń. Bardzo fajnie się trzyma, bardzo fajnie się prowadzi, układ kierowniczy też bardzo fajny. Jakieś tam bajery właśnie, sterowanie na kierownicy, tym, no wszystko mi w tym aucie odpowiada. Naprawdę fajne auto, polecam. Jak na ten przebieg, teraz mam najechane, ile tam, 196. Auto jest w bardzo fajnym stanie, kierownica nie wytarta, mieszek nie powycierany, tutaj ręczny także nie powycierany. No. Znajdzie się parę mankamentów, ale jednak auto ma swoje lata, w sensie mankamentów w środku. Typu tam, nie wiem czemu, ale w wielu Alfach to widziałem, które oglądałem, że ten element ozdobny jest powgniatany i ten. Ale jak ja już widziałem to w wielu Alfach, to nie zwracałem później już na to uwagi, bo naprawdę ciężko mi było znaleźć samochód, który nie miał tutaj jakiejś skazy na tym, nie? Gdybym chciał, to tak naprawdę ten element mogę wymienić, a lepiej chyba, że nie ma tutaj żadnych wgnieceń, żadnych przerwań tam skóry i tak dalej, aniżeli na tym jednym elemencie. Także nie jest to jakiś wielki problem dla mnie. Poza tym nie widzę jakichś tam większych skaz, także no we wnętrzu jest bardzo ładnie pomimo upływu czasu. Jest fajnie, zegary mi się podobają, komputer pokładowy też mi się podoba. Także no wszystko w tym aucie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Polecam każdemu, kto wybiera. Według mnie lepszy model od modeli, które tam oglądałem, od BMW albo Audi, jednak pozostałem z Alfą, nie? Co jeszcze co mogę dodać? Fajne, że tutaj ma dużo tych poduszek powietrznych. W poprzedniej miałem dwie, tutaj mam chyba 8, tak? No bo tutaj mamy dwie, na dole dwie, jeszcze kurtyny i w fotelach. No trochę tego jest, także auto w ogóle dostało 5 gwiazdek w Euro NCAP, bardzo bezpieczne, oglądałem testy zderzeniowe, wygląda to bardzo dobrze, więc no naprawdę można czuć się bezpiecznie w tym aucie, nie? Nie tak jak w nowym Mustangu, który dostał 2 gwiazdki. Porządne, masywne auto, fajnie przyspiesza i dobrze się prowadzi, we wnętrzu jest wygodnie, fotele są wygodne, no naprawdę ja nie mam zastrzeżeń, klimatyzacja działa, nie pali wcale jakoś dużo, 6-9 mi się udaje, ale ja też jeszcze jestem troszkę młody i może dynamiczniej czasem jakoś jeżdżę, więc jakby ktoś chciał, jakby zgodził się na to, żeby jeździć bez klimatyzacji, wyłączył wszystkie czujniki, jeździł naprawdę ekonomicznie, sądzę, że nawet do takich 5,5 dałoby się zejść, no ale mi tyle się nie udało, ale nie przeszkadza mi to jakoś, nie jest to dla mnie dużo, a i tak jest mniej aniżeli w mojej poprzedniej Alfie 2.0 Twin Spark benzynowej, gdzie no paliła takie 10 litrów ze spokojem w trasie, 9,5 do 10, nie? Także no dość dużo sobie lubiła wypić, nie? Że tak to nazwę. No jeszcze tutaj mamy oczywiście tak fajnie rozwiązane te 3 nawiewy, środkowy jest teraz zamknięty i mam tutaj przyczepiony telefon, też bardzo fajna, wygodna funkcja. Nie potrzebuję jakiegoś radia z AliExpressu z Androidem, który włącza się pół minuty albo minutę, no dlatego te radio mi odpowiada, nagłośnienie Bose, naprawdę, jak będziecie mieli okazję, to bierzcie, bo gra to naprawdę pięknie, muzyka, dźwięk czyściutki, gra naprawdę ładnie, więc no też polecam z takim nagłośnieniem. No i to by było chyba wszystko w tym filmie. Tak, no nie wiem co mogę tutaj dodać, gdybyście mieli jakieś pytania, to pytajcie, ja z chęcią na nie odpowiem, także piszcie komentarze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!